Widzę, że się nie możecie oderwać od książki o życiu seksualnym, ale już będziemy musieli zaczynać. I myślę, że już wszyscy tam spod baru przyszli. Zapraszam do stolików i mam wielką przyjemność przedstawić Państwu naszych gości, którzy przyjechali bezpośrednio z Berlina, ale są w ogóle z różnych części świata. Teraz ich laboratoria są w Berlinie, czyli Olivia Judson. Witamy Cię, Oliwio, bardzo serdecznie. I Aleksander Coulthier również jest z nami i dziękujemy bardzo pani Katarzyna Bednarek, przyjechała Bondaruk z Białegostoku, która będzie nam pomagała w tłumaczeniu. Witamy pani Katarzyno. I can see that people here at this table cannot leave the book on the table, the book on sexual advice by Dr. Olivia. It's so interesting, but unfortunately we will have to be starting now. So it's a great pleasure to welcome you all here. And I believe that all the people who are at the bar grabbing their drinks have already joined us. So once again, it's a great honor and pleasure to introduce our guests today, who on the one hand side came from Berlin, because that's where their labs are right now, but they're from different parts of the world. And let us give a warm welcome to Ms. Olivia Judson and Aleksander Coulthier. And I will be interpreting into either English or Polish, and Mr. Krzysztof will be our moderator today. Thank you very much. To jest szczególna okazja dla nas w tym sensie również. Zaraz powiem o innych kontekstach, dlaczego taki temat, dlaczego tacy goście, ale jeden chcę powiedzieć na początku, bo odnośnie naszego patrona Czesława Miłosza, a również jego kuzyna Oskara Miłosza, którego motto widnieje na ganku naszego dworu, że dla nich obu, a właściwie Czesław przejął to bardzo mocno od właśnie swojego kuzyna dalszego Oskara, bardzo silne było zainteresowanie, fascynacja nowoczesną nauką jako czymś, co nie tylko inspiruje, ale jakby pozwala im w inny sposób odczytać metafizyczne, często mistyczne doświadczenia poetyckie i znajdowali w nauce współczesnej, tej poniutonowskiej, już einsteinowskiej, inspirację dla swojej twórczości i swoich poszukiwań duchowych. This is a very special occasion for us, one of many, but about these other ones I will tell you more in a while. But first of all, why such a topic and why the meeting revolving around this topic today? So in the first place, this is partially due to our patron, Czesław Miłosz, but also his relative, his cousin, Oskar Miłosz. You can actually see the motto by him on entering the building. And both of them were actually fascinated with certain modern science and also metaphysics of it and the poetic aspect. And we are talking about the post-Newton era of science, the Einstein-like one. So thus the inspiration for the meeting. Więc staramy się, żeby dyskusje, które prowadzimy, programy, które realizujemy, szukały też tego pogranicza między humanistyką a nauką, między poezją a fizyką, między biologią a literaturą czy humanistyką, żeby one były interdyscyplinarne, żeby dotykały właśnie tego pogranicza również w tym wymiarze przekraczania granic profesjonalnych dyscyplin nauki, znajdowały to być może, co łączy, czy co wzajemnie inspiruje. And we have always tried to organize our meetings, our sessions around this topic of borderland and about crossing the borders between certain spheres of
sciences and official disciplines, as if I may say, something between biology and literature, like the borders between poetics and physics, between science and the world of literary arts, as if what inspires us, and thus this borderland-related topic as well. I taką mam nadzieję wobec dzisiejszego spotkania, bo spotykamy się z dwójką naukowców, którzy z jednej strony prowadzą bardzo zaawansowane, eksperymentatorskie, nowoczesne badania w swoich laboratoriach, ale z drugiej strony są ludźmi, którzy mocno są zainteresowani w upowszechnianiu tej wiedzy albo wprowadzaniu jej w dyskurs społeczny czy kulturowy. Macie Państwo, bo mamy jedyną książkę Olivii Judson, która jest wydana w Polsce, Porady seksualne dr Tatiany dla wszystkich organizmów dużych i małych. I materiał do tej książki pojawiał się najpierw jako właśnie słynna na Zachodzie dr Tatiana w New York Timesie, w kolumnach New York Timesa, czy w The Economist, w naukowych pismach Science, czy Nature, czy National Geographic. Wszędzie tam można by znaleźć prace, artykuły Olivii Judson. Powstał na podstawie tej książki film dokumentalny, bardzo ciekawy. Dzisiaj Oliwia mi powiedziała, że nawet spektakl teatralny, znaczy scenariusz spektaklu teatralnego powstaje. Więc już w tym fakcie jest to pogranicze, o którym mówię, tak? Czyli jakby nauka szukająca dyskursu swojego miejsca w dyskursie kulturowym, społecznym, cywilizacyjnym. And this is also my hope, if I may put it like that, regarding this meeting, that it will be around the topic of borderland and also combining various disciplines. Because we have here too with us two scientists who, on the one hand side, are deeply involved in experimental and very innovative research, but on the other hand, they are promoting this knowledge in various contexts, in social, sociological, cultural contexts, also sharing this with us. And here in Poland, there was one book published by Olivia Judson. This is the book Dr. Tatiana's Sexual Advice to All Creatures, Big and Small. And before the book was published, Olivia used to write a lot of science articles, for example, for The Economist, for New York Times, for Nature, for National Geographic, and for other magazines and newspapers that are scientific ones. And based on those columns and texts published there, the book was created. There is also a documentary based on the book, and Olivia has told me today that there is a scenario for a play being written right now. So again, this is another example of this borderland and combining various disciplines and promoting science in the various discourse types, cultural, social, and many others. Jeszcze tylko jedno zdanie, żeby przedstawić też Aleksandra, z którym jak wczoraj go zapytałem o to, czym specjalizuje się jego Instytut Leibniza w Niemczech, na przykład czym różni się od Instytutu Plancka słynnego, to powiedział, że właśnie tym, że to jest instytut otwarty na współpracę ze społeczeństwem, na współpracę, na udzielanie konsultacji, wiedzy w bardzo różnych dziedzinach życia, od kryminalnych poczynając, przestępstw związanych ze zwierzętami, po medyczne i inne, że to jest ta placówka, która nie zamyka się w takiej twierdzy z kości słoniowej, prawda, wieży, tylko po prostu cały czas spełnia usługi dla społeczeństwa w bardzo różnych wymiarach. Więc to tylko tytułem, bo myślę, że w naszej dyskusji więcej będziemy do tego powracali, jakie to są tutaj pogranicza. I zanim przejdę do
do samego tematu, bo żeśmy nazwali sobie to spotkanie Dokąd prowadzi energia życia. Myślę, że to będzie właśnie ten leitmotiv, który będzie towarzyszył naszej rozmowie. To chciałem na początku, bo najlepiej jak oni sami to powiedzą, zapytać Oliwię, czy poprosić Oliwię i Aleksandra, żeby powiedzieli nam, nad czym teraz pracują, znaczy jakie są ich marzenia w tym momencie wobec tych projektów, które realizują i które zamierzają, którym zamierzają poświęcić czas, swoje życie i tak dalej, bo to nam, myślę, bardzo dużo powie o tym miejscu, w którym obecnie są. And just before we start, I would like to also introduce Aleksander a little bit more and share with you the following. When I asked him about the Leibniz Institute, his institute, and the difference, for example, between Planck Institute, he said that the Leibniz Institute is the one that is open towards cooperating with the people, with the society, and it does not close or lock itself in an ivory tower. It's open for various kinds of cooperation within, for example, such spheres as crimes involving animals, and also various medical aspects, so that there is this space as if for discussion. The topic that we will be revolving around, where does life energy or energy of life lead us to, will be touching various borderlands, I hope, today. But before we start with more detailed questions, let me start with this first one regarding maybe dreams related to the projects that both Oliwia and Aleksander are working on right now. What are your hopes related to what you're doing right now? Good evening, everyone. So the thing I study is mainly variation. So I'm really interested in variation, on variation about what, variation mostly about how long individuals live and how many babies they make. I'm trying to understand how much variation there is and what drives this variation. And I do so mostly in mammals, so mostly actually in humans, in hyenas, in elephants, I'm forgetting something, in bats, as well as a few birds. So on my passion, like the thing that characterized the work I'm doing is that I'm trying to create methods to measure variation when we cannot observe it. So it's a kind of very indirect approach based on connection between things. So if there's something you're interested in but you cannot see it, but it's connected to other things, I measure these other things, their relationship, to understand the thing that I'm really, in fact, interested in, but that I cannot see. So it's a bit like a microscope, but instead of using optics, I'm using data and statistics. So this is the kind of thing I'm doing. And so we, yeah. Dobrze, to zacznę od tego, czym się zajmuję. Ta rzecz, która interesuje mnie najbardziej, to jest zróżnicowanie, jeśli mogę tak przetłumaczyć, zróżnicowanie, różnice. Też zajmuję się głównie ssakami, a w ramach ssaków ludźmi to są na przykład tego typu różnice, jak ile każdy z nas żyje, jaka jest długość życia, ile mamy dzieci. W grupie ssaków również zajmuję się badaniami na hienach, również na słoniach. Niektóre ptaki też są ujęte w tych badaniach i też nietoperze. I takim głównym motywem, wokół którego skupiam się w swojej pracy, jest odpowiedź na pytanie, co zrobić, jakie metody zastosować do zbadania tego, czego nie widać. Bo jeżeli coś widzimy, to jest to łatwiej
zanalizować czy zbadać, natomiast to jest zawsze powiązane z innymi aspektami, których właśnie nie widać i dlatego też podchodzę do tego tak trochę jak do mikroskopu. Staram się wymyślić te metody, tylko że zamiast tego jakby obiektywu mikroskopu wykorzystuję dane i statystyki, żeby pewne zależności wyliczyć. So I sometimes joke that I used to think about sex and now I think about rocks. And what happened is that about 10 years ago, something changed my life. I was reading a scientific paper in a journal called American Mineralogist when I came across the claim that more than half of the minerals that the planet has today are the result of the activities of living organisms. And I had always thought that life was life and rocks were rocks. So this was this really changed my mind and my perspective. And ever since then, I have been trying to understand the relationship between life and the planet that we experience today. And the fundamental thing that I have learned is that the planet we experience today has, to a very large extent, been made what it is by the activities of living organisms. And that's not just the rocks, but it's the air, it's the color of the sky, it's the folding of mountains and the course of rivers. And I find this very moving, and part of my passion is to try to convey these ideas to other people. Ja pozwolę sobie zacząć od takiej anegdoty, że kiedyś myślałam o seksie, a teraz myślę o skałach, o kamieniach. A dlaczego? Około 10 lat temu miało miejsce takie wydarzenie, które właśnie na to wpłynęło. Ja przeczytałam artykuł w naukowym czasopiśmie. To czasopismo nazywało się American Mineralogist, amerykańska mineralogia, jeśli można to tak przetłumaczyć. I przeczytałam tam, że ponad połowa skał czy kamieni, które mamy dzisiaj na naszej planecie, jest wynikiem działalności organizmów żywych. I było to dla mnie duże zaskoczenie, bo ja zawsze myślałam, że skały czy kamienie to jest jedna rzecz, a życie i takie żywe organizmy to druga. Natomiast okazuje się, że jest związek właśnie z tym, co mamy na naszej planecie, z tymi kamieniami czy skałami. I tak naprawdę to jest wszystko. To jest związane z powietrzem, z ukształtowaniem gór, z biegiem rzek, z tak naprawdę kolorem chociażby nieba. I było to dla mnie bardzo poruszające i to, co teraz robię, to jest jakby wgłębianie się w ten temat i staranie się przekazania tego dalej. Także brzmi to, przyznacie, fascynująco. Jak to połączyć teraz w ten dyskurs, który rozpoczynaliśmy sobie tego lata w Krasnogródzie, na przykład wobec tego, o czym wczoraj z profesorem Czaplińskim rozmawialiśmy, że środowisko jest czymś, tym wyzwaniem przed nami, które musimy wprowadzić do swojego życia, do wnętrza demokracji, bo bez tego, bez tej wiedzy, bez tej empatii, bez tej obecności to się nie uda i będzie nas czekał jakiś katastroficzny koniec, no to jesteśmy w tym obszarze środowiska, natury. I moje pierwsze pytanie teraz do Oliwii już zmierza do tego, bo z tego co rozumiem, Oliwio, twoja wizja jakby rozwoju życia na Ziemi bardzo silnie związana jest z energią życia. I wydzieliłaś, twoje spojrzenie jest zupełnie inaczej, inne od tego tych wcześniejszych, jak darwinowskie i inne. I wydzieliłaś 5 epok rozwoju życia na Ziemi, czy powstania na Ziemi właśnie wobec energii, wobec obecności energii na naszej planecie. Jakbyś mogła o tym więcej nam powiedzieć, jak rozumiesz energię życia i jak ona decyduje o życiu na naszej planecie?
So, as you can see, this is very fascinating, and the question is how to combine it into our discourse of the topics tackled here in Krasnogruda this summer. When we think about the meeting yesterday that we had with Professor Czapliński, there was this thought that the environment is actually everywhere. It's entering our everything, and we can't ignore the knowledge and this empathy related to the environment, because we will fail. We won't be able to succeed if we don't take it into consideration. And that's my first question to Olivia. Your vision is strongly related to the energy of life. And I know that you divided the eras, let's say, into five, and this is unlike this Darwin's look at this division. And if you look at the definition or of your understanding of energy of life, how do you approach it? How could you define it and tell us more about it? Well, these are obviously deep questions, but I would like to suggest to you a rather alien idea, I think. At least it has been alien to me. And the idea is that each of us is a manifestation of a pattern of energy, in the same way that a hurricane or a tornado or a whirlpool or a sand dune is a manifestation of a pattern in an energy flow. I find this, so it's, and I don't just mean all of us here, I mean all living creatures, whether they are one cell or five cells or like us or something else. And you can see that the whole of the diversity of life can be thought of not only as information, as so many of us are used to thinking about it, but also as manifestations of an energetic flow. And because of that flow, life forms do things and they change the world. To jest bardzo głębokie pytanie i właściwie chciałabym podejść do niego z taką może trochę obcą wam, z takiej obcej wam i w pewnym sensie też przez długi czas obcej dla mnie perspektywy, a mianowicie, żeby postrzegać tą energię życia jako pewne objawienie wzoru energii, które tak naprawdę znajduje się w każdym z nas, tak samo jak patrzymy na przykład na jakieś czy przykłady tornado, czy inne tajfuny, huragany, wydmy też ukształtowane przez jakąś energię. I tak naprawdę każdy z nas, nie tylko my tutaj znajdujący się teraz na tym spotkaniu, ale każdy z organizmów, nawet jeżeli jest to organizm jednokomórkowy, jest w pewnym sensie taką manifestacją takiego jakby przepływu energii i właśnie ten energetyczny przepływ wpływa na inne rzeczy, na rzeczy, które się dzieją w życiu i na rzeczy, które są ważne tak naprawdę, które potem pociągają za sobą kolejne. Ale jak to się zaczęło wszystko? Skąd się w ogóle na Ziemi pojawiła energia? Bo dosyć zaskakujące powiedziałaś to, że istnienie minerałów na Ziemi w dużej mierze zawdzięczamy organizmom, a nie odwrotnie, że musiały zaistnieć jakieś procesy między skałą a wodą, żeby tę energię wytwarzać. Jakbyś mogła więcej powiedzieć o samych źródłach energii. Okay, but how did it all start? Because you already mentioned that the minerals, the rocks that we have on our planet are in a way thanks to organisms and not vice versa. But there must have been some beginning, some processes taking place between, you know, water and rock and so on and so forth. So where was this beginning? The sources of energy, where did they begin? So no one knows how life began.
part of the difficulty is that Earth itself is a very restless planet. And so it is continually remaking itself. It has great plates that move around, and these plates erase the record of the past. And as you go further into the past, there are fewer and fewer rocks that remain. And so by the time the rock record runs out, there are already traces of life there, but then the record disappears. And it's not that evidence for life disappears, it's that all evidence disappears. And so although the subject of how life began is enormous, nobody knows the answer. But one can conjecture and imagine that life began as a result of processes that were already going on between water and rocks. And the logical interpretation of that is that if you trace your ancestry all the way back as far as you can to the beginning, your ancestor was a fracturing wet rock. Tak naprawdę nikt nie zna odpowiedzi na zadane pytanie. I tak właściwie to możemy sobie snuć pewne domysły, bo tak naprawdę Ziemia, planeta Ziemia od zawsze była bardzo niespokojna. Cały czas się obraca, cały czas jest w ruchu. Te płyty, z których jest stworzona, się w pewnym sensie nachodząc na siebie zacierają pewne ślady i o ile możemy się dokopać do jakichś nawet głębokich źródeł czy danych, to w pewnym momencie one znikają i napotykamy po prostu koniec tych informacji. I to nie jest tak, że też życie znika, czy po prostu się jakby już go wcześniej nie było, tylko po prostu nie mamy danych, nie mamy dostępu do informacji. I jeden z takich domysłów, które możemy sobie wysnuć, to jest właśnie to, że zaczęło się od procesów pomiędzy wodą i skałami. I logiczne byłoby to, że jeżeli prześledzimy historię, cofając się wstecz, to jakby śledząc losy naszych przodków, dojdziemy do tego, że nasi przodkowie to była taka rozpadająca się mokra skała. Nie było, teraz zwracam się do Aleksa, to o czym mówi Oliwia, nie było wtedy jeszcze w ogóle ciał, organizmu, była woda, skały, już musiała się rodzić wtedy energia i potem przychodzi moment, kiedy pojawiają się żywe organizmy, ciała, zwierzęta. Na ile ten fakt zmienił nasze życie. Jeszcze nie było wtedy ludzkich organizmów, ale pojawiły się pierwsze zwierzęce organizmy, które musiały dokonać też kolejnej rewolucji w naszym życiu na Ziemi. Alex. So now a question to Alex, because when we are talking about these beginnings, we had water, we had rocks, somehow due to various processes some energy was formed, and at that time there were no living organisms, no humans yet, but first organisms started to appear, first animals, and actually this fact, how did it change our life? And how our meaning, how did it change the life of the planet? Because we are talking about this first revolution, in fact. So the transition between non-life and life, so we don't exactly know how it has happened. But it seems very likely that it was a continuous process. It was not, there was no defining moment. And so that means that we went from naturally occurring chemical reaction to something slightly more complex and more complex and more complex. So the very first living thing that people would have agreed that their organism, they were actually very simple. They were not animals. And for billions of years, they were only
these very simple organisms that became more complex over time, but still morphologically simple. Chemically very complex, they become very complex, but morphologically simple. And those are still alive today. They belong to two groups, bacteria and archaea. Those two groups, people used to think they were like a single group. But in fact, when we started to have the tools to look at the molecular structure, because they are morphologically so simple that this is kind of the only thing you could look at detailed, these molecular structures, and we realized they were very, very, very different. Maybe I'll stop here for now. Okay. Ta granica pomiędzy życiem, czy brakiem życia, brakiem żywych organizmów, a życiem i żywymi organizmami, nie wiemy tak naprawdę za dużo na ten temat, ale wiemy, że wszystko to ukształtowało się w wyniku ciągłego, nieprzerwanego procesu i nie było tak jakby jednego takiego punktu, jednego momentu, który w pewnym momencie coś przełamał czy zmienił. Ciągły proces, w wyniku którego, w wyniku chemicznych reakcji kształtują się pierwsze bardzo proste organizmy i później z tych bardzo prostych organizmów tworzą się nieco bardziej skomplikowane i nieco bardziej, jeszcze bardziej skomplikowane i te organizmy wciąż są wśród nas dzisiaj. I tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiły się narzędzia i mogliśmy już zacząć się im przyglądać, to okazało się, że pomimo tej swojej prostoty są one bardzo różne, te wszystkie organizmy. I te wciąż żyjące, morfologicznie proste, ale chemicznie bardzo skomplikowane organizmy dzielimy na dwie grupy. Jedna grupa to są bakterie, a druga grupa to jest właśnie słówko, którego nie znałam, tak jakby bakterie, drugiego archeony. Dziękuję bardzo. Czyli takie jakby, jak tu Aleks wytłumaczył, bakterie drugiego stopnia, bardzo różne między sobą. Słuchając was, zastanawia mnie taki fakt, że cały czas przywołujecie pojęcie granicy, spotkania różnorodności, spotkania jednego z drugim, ścierania się, napływania i oddziaływania na siebie. Czy jest, ciekawi mnie wasze spojrzenie na to pojęcie pogranicza, prawda, w waszej nauce. Czy jakbyście określili tą siłę, która, czy to pole jakby zróżnicowane, które rodzi energię, wytwarza energię. Czy można to nazwać właśnie pograniczem? Czy energia życia potrzebuje pogranicza, żeby uwolnić nowe formy, żeby uwolnić rozwój, żeby uwolnić dynamikę energii? Czy ja dobrze myślę, że to może być w jakiś sposób powiązane z pograniczem? In what you're saying, every now and then the concept of borderland comes back. And my question is the following, because when speaking about this borderland or borders, we talk about constant contact, erasing or influencing or interacting between one and the other side. And in your science, in your scientific research, how would you define this notion of borderland? Can you say that the energy of life needs this borderland in order to create or maybe to liberate new forms, new energy? So I think there are edges. And one of the edges is between the non-living world and the living world. That was a borderland 4 billion years ago. And there are other edges as well. There are the edges of the continents, the edges of the sky, the edges of the sea. And I think that what interests me is the way that over time, the biosphere has become much more complex because
the organisms that live within it have been able to open up new kinds of energy that were not present when the planet formed. So the planet has become more complex, but it has become more complex in part because living organisms have been able to generate kinds of energy that were not there before. And to give one example of many, we think of oxygen as being everywhere, and it is in the air. We depend upon it. But for the first half of Earth history, all of the oxygen atoms were locked up in the water and the rocks, and there was nothing in the air to breathe for an organism like us. That has all been put there by life forms, and that allowed the evolution of new life forms. Wszędzie mamy jakieś krańce, jakieś granice i tą pierwszą granicą może być granica pomiędzy brakiem żywych organizmów a organizmami żywymi, ale też mamy inne granice. O tej pierwszej pomiędzy organizmami żywymi i ich brakiem mówimy cofając się o 4 miliardy lat tak naprawdę, ale są też inne granice, granice nieba, kontynentów, mórz czy wód ogólnie. I tak naprawdę to, co mnie interesuje w moich badaniach, to jest to, jak biosfera przez cały ten czas stała się bardziej skomplikowana właśnie przez to, że organizmy na początku proste potrafiły wytworzyć energię, która doprowadziła do powstania bardziej skomplikowanych organizmów i tak naprawdę właśnie w ten sposób mówimy o takiej ewolucji. I podam taki jeden przykład. Tlen nam wydaje się dzisiaj, że jest obecny wszędzie, ale przecież przez pierwszą połowę naszej historii te atomy tlenu były tylko w wodzie i w skałach i właśnie dzięki organizmom żywym zostały tak jakby wyniesione poza wodę, poza skały i przez to doszło do wytworzenia nowych organizmów. To jest na przykład cyjanobakteria, prawda, która uwolniła, czyli sinica, która uwolniła tlen z głębi wody. Pojawił się taki wirus, tak, czy właśnie bakteria, która przenosi energię dalej, czy uwalnia energię dalej. Rola wirusów jakby jest tutaj też czymś godnym podkreślenia, czy energię życia zawdzięczamy również wirusom, które po prostu przenoszą pewne moce, energię, atomy, prawda, i tak dalej. Czy też dobrze tutaj myślę, Olivia? Viruses are a little bit complicated. They're very simple, yes, but they're quite complicated. Yeah. Their status is debated. Some people say they're alive. Some people say they are not. I used to say they are alive. Now I say they're not. But that does not make them unimportant, as we all know. And in fact, in Earth history, they have played a very important role sometimes of moving information from one life form to another. And that life, because bacteria live in ways that we do not, and they find it easy to add new information to their own in a way that we do not. And so in that respect, viruses have been very important at increasing the diversity of life. But I would not say that they themselves have this property of being an energetic construct. They are of life, but not alive. Mm-hmm.
Właściwie wirusy to jest skomplikowany temat, bo z jednej strony mówi się, że to są proste organizmy, a z drugiej strony, że są to organizmy skomplikowane i tak naprawdę ich status nie jest jasny, nie jest jakoś tak jednoznacznie określony. Część osób uważa, że są organizmami żywymi, część, że nie. Ja na początku myślałam, że są organizmami żywymi, teraz już tak nie myślę, natomiast nie ulega wątpliwości, że odegrały bardzo istotną rolę w historii, a mianowicie rolę przenoszenia informacji. I tak naprawdę bakterie żyją czy rozwijają się w taki sposób, w jaki my nie żyjemy i też dodają czy generują informacje w sposób inny od nas. I właśnie tak bym do tego podeszła, jako taki wirusy, jako taki organizm, który pomógł w przenoszeniu informacji, ale nie jako jakiś taki oddzielny konstrukt, który miał na coś wpływ. Musimy pamiętać, że te wirusy same w sobie nie są życiem. Zadałem to pytanie dlatego, że próbuję sobie jakoś odnieść waszą opowieść z perspektywy nauki do tego pogranicza kulturowego, jakie my znamy, czyli takiej sytuacji, w której istnieją różnice, istnieją osobne języki, kultury, indywidualności, światy, ale to jeszcze nie jest pogranicze. Pogranicze powstaje wtedy, kiedy pojawiają się łączniki, komunikacja, kontakty, nawet konflikty, które powodują rodzaj wymiany, która sprawia, że zmieniają się te same komórki. One już nie są nigdy takie same jednorodne na pograniczu. Właśnie przez to, że one są, że cały czas są tacy kulturtragerzy, nośnicy, którzy przenoszą, łączą, komponując muzykę, na przykład jak widzieliście, byliście na koncercie muzyki klezmerskiej, to jest muzyka, która często się nazywa żydowską, ale tak naprawdę ta muzyka ma elementy wszystkich kultur sąsiednich, tak? Bo muzycy byli tymi, którzy musieli znać tańce, tradycje innych kultur, żeby potrafić grać do tańca, potrafić przenosić te informacje i tworzyć z tego jakąś w końcu wspólną muzykę, którą nazywamy klezmer, ale ona ani nie jest czysto żydowska, ani nie jest czysto polska, czy litewska, czy ukraińska. Pytam, czy podobne procesy jakby zachodzą właśnie w przestrzeni przenoszenia czy energii życia, prawda? Czy ona tworzy też takie pogranicze, które przekracza komórki, która łączy jakieś organizmy w większą inną całość? I am all the time trying to relate what you're saying, the scientific aspect of it. I'm trying to relate it to this cultural borderland, as if that we know as the different languages, different worlds, different individuals, different cultures. But the very fact of the existence of different languages or worlds does not mean it's a borderland, because in order for it to be a borderland, we need conflicts, we need communication, we need contacts, right? So we know that cells change, and it's not possible to talk about one homogeneous cell once it starts developing. And looking at that from the perspective of those culture carriers, as if, like, for example, musicians, you took part in a concert of klezmer music, and sometimes this music is called Jewish, but this is not purely Jewish. It's neither Jewish nor Ukrainian nor Lithuanian nor Polish, because it has all the elements of the cultures around. And because of that, this is not purely one type of music. And the musicians actually had to know all these cultural elements in order to be such carriers. And now looking at that in the context of the energy of life and those borderlands there and the carriers, can you relate it to crossing the borders of cells?
we could try. So I think whether something is a border or not mainly depends on how close you're looking at it. So for instance, to go back a little bit to the thing I was saying before, like we, after the origin of life, no matter how that happened, we know for sure that there were these two groups of organism, bacteria and archaea. And after a while, a third group emerged. And this third group contains everything you can see with your naked eye. So flowers, mushrooms, algae, humans, dogs, all of that. And this third group, so it's technically called eukaryotes. It's kind of a mouthful, but it's fundamentally very, very different from these two other groups. To start with, only in these groups we find like true multicellular organism. Only in this group we find true nucleus inside the cell. So there are all these differences, and you could think then, oh, so we have this then very, very strict border between the world of eukaryotes and the world of bacteria and archaea. But in fact, we now know that the eukaryotes, they've emerged as a result of the merging of individuals coming from bacteria and individuals coming from eukaryotes. From archaea. Okay, so we have this bacteria and archaea, and they merge, and the merging created this third group. And if you look carefully inside the third group, so inside us, for instance, you find all the remnants of these previous lives, all the remnants of bacteria and archaea at the same time. And we won't bore you with the details, but this is very clear, this is not disputed. So on the one hand, yes, those things are very different. On the other hand, they are intrinsically, deeply connected, and we owe our life to these more simple groups. So is it a borderland? Is it not a borderland? I think that it depends on your viewpoint, but I think it's all of this at the same time. We have very deep connections, and at the same times we have real differences. And I think we should embrace all of this together. To, czy coś jest pograniczem, czy nie jest, moim zdaniem zależy od tego, jak blisko się temu przyglądamy. Bo tak jak mówiliśmy sobie o tych pierwszych dwóch prostych grupach organizmów, bakterie i archeony, to dawno, dawno temu, w pewnym momencie, do tych dwóch grup dołączyła trzecia grupa. I ta trzecia grupa to jest to, co możemy zobaczyć gołym okiem. To są grzyby, kwiaty, algi, ludzie, psy, czyli grupa eukariontów. I teraz, jeżeli się dobrze temu przyjrzymy, to jak najbardziej pomiędzy tymi grupami widać bardzo duże różnice. Ale z drugiej strony w grupie eukariontów, w grupie, która wydawałaby się taką grupą złożoną z wielokomórkowych organizmów, odkryliśmy, że w tych komórkach jest częściej więcej niż jedno jądro. Czyli tak naprawdę bardzo różna od poprzednich dwóch grup, to im bardziej się temu przyglądamy i na początku, jeżeli zakładamy, że pomiędzy tymi grupami są bardzo wyraźne granice, to jeżeli się zagłębimy w te badania, to zobaczymy, że ta trzecia grupa wyewoluowała z dwóch pierwszych tak naprawdę. I teraz ona powstała dzięki połączeniu, dzięki takiej jakby fuzji, można byłoby powiedzieć. Im bardziej się jeszcze będziemy głębiej i dokładniej przyglądać, to zobaczymy, że w tej grupie eukariontów są tak jakby pozostałości, pozostałości poprzednich dwóch grup. I z jednej strony ślady właściwie, tak, ślady, resztki, ślady. I tak naprawdę z jednej strony to tym prostym grupom zawdzięczamy nasze życie i nasze istnienie, ale właśnie
im bardziej się przyglądamy tej grupie skomplikowanej, tym bardziej widzimy tą fuzję. Więc czy to jest pogranicze? Moim zdaniem to zależy od tego, jaka jest nasza perspektywa i jak bardzo się czemuś przyglądamy, bo z jednej strony mamy wspólne elementy i połączenia, a z drugiej strony mamy różnice. Bo to jest bardzo bliskie temu rozumieniu pogranicza, które nam jest znane, prawda, czy o które zabiegamy, to znaczy takiego pogranicza, które nie zaciera różnic, nie zaciera granic, bo często mogłoby być takie oczekiwanie, że powinno się zatrzeć granice, zlikwidować je. Nigdy czegoś takiego w naszej kulturze tutaj pogranicznej i nie istnieje, dlatego że pogranicze jest silną różnicą zawsze, prawda, i granicą, tylko jest to pytanie o przekraczanie i o sztukę przekraczania. To pogranicze bardziej nie jest sztuką zacierania granic, likwidowania ich, a bardziej sztuką ich przekraczania, łączenia czy dialogowania. I teraz stąd jak wynika, bardzo to dla ciekawe odnaleźć takie odniesienie właśnie w świecie organicznym natury, tego co w kulturze tworzy się, czy w co jesteśmy zaangażowani. I teraz sobie idąc dalej tym śladem, mówicie o tym, że to jest coraz bardziej skomplikowane, że energia życia, która działa na naszej planecie, tworzy coraz bardziej złożone, skomplikowane, nowe struktury, że to jest cały czas ewolucyjny proces, który prowadzi do czego? Jakbyście my mogli powiedzieć, w którym momencie jesteśmy teraz i czy wasza wiedza, potrafi powiedzieć, co nas czeka właśnie w tym kontekście, jak dalej ta ewolucja może się rozwijać, czy co jej zagraża na przykład. W którym momencie jesteśmy dzisiaj i jakie są szanse dla dalszego przepływu czy budowania tej energii życia? So this is actually very close if you compare the scientific world and the cultural world. What you have said is close to our cultural perception of borderland, of what we have been experiencing here. Because the thing is not about erasing the differences or eliminating them. It's about the art of crossing them without eliminating and erasing. Because what makes the borderland strong are the differences and the discrepancies, as if. And now, when you look at your areas and you refer to the very same aspect of borderland, it's more about combining and joining and crossing the borders. And my question is what is because you're saying that the nature and this energy of life and new forms that it creates are becoming more and more complex, but how does that influence the evolutionary process and where does it leave us now? Where are we now? What can we expect? What awaits us? What are the dangers when we look at evolution and what are the chances for it to, as if, further develop? So there have been times in the history of the Earth where processes have suddenly accelerated. And one of them happened after the appearance of oxygen, and a second happened much more recently after the appearance of animals. And animals eat each other, obviously. And that created the potential for a much larger range of evolutionary interactions. And suddenly, everything got faster. And it seems to me that if somebody were to time travel to the future and look back today, they would see that there has been another acceleration of the use of energy. And that acceleration is due to the way that humans
have begun to have what you might think of as an extended metabolism. And so it's not just that we feed ourselves and do everything as a consequence of that, it's that we're also taking energy from the environment and using that. And that has led to a great acceleration in the impact that all of us together can have in good ways and in less good ways. I think sometimes it's difficult to think about human impacts because each of us, compared to the Earth, is so small. Compared to, I mean, the ratio of the size of a human to the Earth is the same as a bacterium to a blue whale. And yet, collectively, we can have tremendous impact because we act in large numbers. And that, I think, is essential to understanding why humans have been able to be such a tremendous force for the Earth and everything else that is here. Tak naprawdę, jak przyjrzymy się ewolucji, to widzimy, że były takie ważne momenty, które wpływały na przyspieszenie tejże. Pierwszym z tych ważnych momentów było pojawienie się tlenu, o czym już mówiłam, a drugim, nie tak całkiem dawnym momentem było pojawienie się zwierząt. I zwierzęta, jak wiadomo, zjadają się między sobą, co w pewnym sensie zwiększyło jakby zasięg rozwoju ewolucji, zarazem ją przyspieszyło. I tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się obecnemu momentowi, jakby ktoś udał się w podróż w przyszłość i wrócił do nas teraz, to zauważyłby, że miała miejsce jeszcze taka trzecia zmiana. I tą zmianą byłoby coś, co nazwałabym takim rozszerzonym metabolizmem. Chodzi o to, że my, ludzie, nie wykorzystujemy tej energii obecnej wokół nas tylko po to, żeby się nakarmić i nakarmić innych, ale wykorzystujemy ją też w bardzo różne inne sposoby do innego tworzenia. I to ma z jednej strony dobre skutki, a z drugiej strony mniej dobre, ale właśnie w taki sposób wpływamy na Ziemię i na ewolucję. I jakby porównać rozmiarowo człowieka z Ziemią, to mniej więcej proporcja jest taka jak jedna bakteria w porównaniu z wielorybem błękitnym, ale my działamy stadnie, grupowo i właśnie przez to, że działamy w grupie, ten wpływ na Ziemię i na wszystko wokół robi różnicę i jest widoczny. Alex? So I think it would be fair to say that the more energy an individual uses, or the more energy goes through an individual, the more this individual transforms the environment. And just to give you an idea, a human biologically has an energy kind of flow flowing through it that is equivalent to 100 watts, which is probably one of these lights. That's a human. It's this old-fashioned light bulb, not the LED, but the old-fashioned light bulb, 100 watt. That's a human, like a biological human. But these days, in most countries in the world, each human has the equivalent of 2,000 watts going through. So it means that each human counts like 20 when it comes to energy. On that translates is more impact on the environment, no matter how this impact is being manifested. In the countries that have access to more energy, people use more energy. The best example is Iceland. They are the people on Earth per capita that use the highest amount of energy. So humans are already tapping in many different sources of energy. We are using fire, we are using nuclear, we are using wind, we are using solar. On a lot of these sources of energy that did not come with our like evolutionary heritage. We just
through culture develop technologies that allow to tap into more sources of energy. So the more our energy is available to us, the more we use it, the more we impact the environment. So in terms of future, I think this, unless at least until big problem comes, the more we will always use more and we will always have more impact. And the question is, can we avoid that, or can we at least channel this impact in good ways? That's an important question. Chciałbym powiedzieć, że uczciwym byłoby takie stwierdzenie, że im więcej energii przechodzi przez daną osobę, przez danego osobnika, tym więcej taki osobnik tej energii wyprodukuje, czy tak jakby dojdzie do transformacji większej ilości energii. Dla przykładu, jeżeli przyjrzymy się porównaniu człowieka z taką żarówką, nie bardziej jakąś nowoczesną, tylko taką zwykłą, tradycyjną żarówką, to możemy powiedzieć, że jeden człowiek to jest tak historycznie, w ujęciu właśnie ewolucyjnym, to jest moc 100 watów. Ale tak naprawdę obecnie, biorąc pod uwagę tą transformację energii przez nas, możemy powiedzieć, że to jest około 2000 watów. Więc jeden człowiek tak naprawdę teraz liczy się jak 20 kiedyś. I to jest właśnie taka zależność. Im więcej energii mamy do naszego wykorzystania, tym więcej przetworzymy i nieważne, w jaki sposób to się manifestuje wokół nas, czy w co ta energia tak naprawdę wchodzi. Jeżeli przyjrzymy się wykorzystaniu energetycznemu krajów, Islandia jest takim krajem, który zużywa najwięcej energii. I my w chwili obecnej mamy do dyspozycji bardzo różne formy energii. Mamy energię no, taką pochodzącą jakby z ognia, mamy jądrową, mamy wiatrową, mamy energię słoneczną, a to nie jest tak naprawdę takie nasze dziedzictwo odziedziczone w wyniku ewolucji. Myśmy do tego doprowadzili sami i właśnie patrząc pod kątem przyszłości, jak to będzie w przyszłości, będzie tak, że dopóki nie pojawi się jakiś poważniejszy problem, to nadal będziemy używać coraz więcej energii, a im więcej zużyjemy, tym więcej przetworzymy. Przepraszam, jeszcze tylko jedna rzecz, zapomniałam o tym ostatnim tutaj jakby podsumowującym pytaniu. Pytanie ważne jest takie, czy uda nam się tak jakby skanalizować tą energię w taki dobry sposób, w dobrą drogą ją puścić. So I think there's an irony today that many people feel disconnected from nature. That is one of the borderlands. But in fact, collectively, we're more connected to nature than any other organism has ever been, because we are able to change it in more ways and more quickly than any organism ever has been able to. And I would just like to share a quotation from a German environmental journalist called Christian Schwegel, who some years ago published a book called The Anthropocene. And is it okay if I go ahead? Yeah. Yes, yes. Yeah. He said, every day, 7 billion people make decisions resulting in increases or decreases of carbon dioxide emissions, shrinkage or growth of forests, and surges or falls of factory animals. Consumption behavior already functions like a continuous Anthropocene democracy. Every day, in millions of shops around the world, a real-time referendum takes place on the earth of the future. Okay.
Teraz tylko tak tytułem uzupełnienia. Coraz więcej osób mówi, że czują się może oderwane, czy że żyją w oderwaniu od natury. Ale tak naprawdę, jakby się przyjrzeć temu kolektywnie, jak żyjemy dzisiaj, to tak naprawdę nigdy nie mieliśmy tak bliskich związków z naturą, jak mamy dzisiaj. A to właśnie przez to, że jesteśmy w stanie bardzo szybko zmieniać bardzo różne rzeczy związane z energią i możemy je zmieniać w bardzo różne rzeczy, w całą gamę tak naprawdę. Rzeczy. Ja bym chciała tutaj zacytować Christiana Schwegla, tak, który powiedział, że 7 miliardów ludzi tak naprawdę codziennie podejmuje decyzje, chociażby w zakresie redukcji emisji CO2, w zakresie na przykład związanym z wycinką lasów, w zakresie związanym z... I'm not sure I understood the factory animals. We are factory animals? Farm animals, okay. W zakresie związanym ze zwierzętami hodowlanymi, prawda, czy jakby decyzjami podjętymi w tym temacie. I teraz... Te nasze konsumpcyjne zachowanie, czy nasze konsumpcyjne społeczeństwo doprowadziło nas do tego, że jest to w pewnym sensie demokracja antropocenu. Tak jest. I codziennie w milionach sklepów na całym świecie odbywa się referendum, które tak naprawdę wpływa na naszą ziemię czy planetę przyszłości. Wobec tego, co powiedzieliście teraz, tym przyspieszeniu, tym spotęgowaniu naszych nie tylko kontaktów z naturą, ale wpływu na nią właśnie z epoką antropocenu związaną, czyli taką epoką, w której po raz pierwszy to człowiek ma panowanie, dlatego antropocen, niż wcześniej inne żywioły na ziemi panujące. Chciałbym zapytać was o to, czy to nie jest to powód do tego, żebyśmy zastanowili się nad etyką, moralnością, wartościami, którymi się kierujemy w życiu, w tym sensie, że być może te, które zbudowały dotychczas naszą cywilizację, które były takim sztafarzem moralnych wartości, które pozwalały w tym świecie funkcjonować, wymaga przewartościowania, że może potrzebujemy nowego dekalogu, może potrzebujemy nowego zespołu zasad, którymi będziemy się w tej nowej sytuacji zupełnie kierować. Wczoraj troszkę poruszyliśmy to biblijne czyń sobie ziemię poddaną, prawda, jako coś, co nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości, czy co najmniej jest problematyczne. Jak na to się zapatrujecie? Jak tutaj wasza wiedza od strony o środowiska natury odnosi się do wartości etycznych? In the context of this acceleration that you were talking about and this influence of anthropocene society that we are living in right now, where for the first time it's the human being who actually rules over everything and not the elements like previously, my question is whether maybe it's time to think about ethics and values and morals in life. Namely, to think about certain revaluing of maybe like if we put it like this, to create new Ten Commandments and new set of rules. Yesterday we also talked about it a little bit, the biblical do the earth subject to you or rule over it so that it's subject to you. And my question is, how does this refer to your sphere of interest and what would you comment in regards of these acceleration and this new set of values that maybe it's time to rethink? Well, I certainly think we need a new set of values. I would like to see developed and implemented a sort of ethos of planetary care. The idea that it is not just about humans, but also about all other
living things and about the future as well. And to take the idea that the other life forms that we are here with are fellow passengers, and that we are different from them, no doubt, not least because we are able to have evenings like this and think about it. But I think that also gives us the opportunity to be generous and empathic with these other organisms. And I call it to myself, I call it Earthism. I haven't quite worked out how to do it, but it's what I have in mind, and it's what I would like to be able to develop somehow. Earthism. Earthism. Tak, z pewnością. Na pewno tak jest. Potrzebujemy takiego nowego zestawu zasad. I tak naprawdę ja lubię o tym myśleć jako o takim etosie dbania o planetę. I tak naprawdę chciałabym zobaczyć to w praktyce, bo to nie tylko my, to nie tylko istoty ludzkie, ale przecież wokół nas jest jeszcze całe mnóstwo innych organizmów. Nazywam je w pewnym sensie takimi naszymi towarzyszami podróży. Oliwia użyła zwrotu fellow passengers, bo tak naprawdę wszyscy współżyjemy razem. Jedziemy na jednym wózku. I tak naprawdę oczywiście, że my jesteśmy różni, jesteśmy inni, chociażby z tego względu, że możemy sobie zorganizować takie spotkanie jak dzisiaj, ale tak naprawdę powinniśmy wykazywać w pewnym sensie empatię i takie zrozumienie, empatię, ale również dobrą wolę, chęci współżycia z tymi wszystkimi organizmami. Ja to nazywam ziemizmem, z angielskiego earthism. I nie wiem za bardzo, jak to ugryźć i jak sprawić, żeby to wprowadzić, ale bardzo bym chciała, żeby to funkcjonowało. So I work a lot with conservation biologists, and I do myself some conservation work. And I think it helps me to have a clear picture of the situation we are in today. So for instance, I was involved in a project where we tried to quantify how many people are actually protecting the planet, really, that it's their day job, working in natural protected areas. And we are about to release the numbers, but I already know the numbers because I'm the one who computed them. And what I can tell you is that for 1,000 people who are employed to cut trees, there is one person employed to protect this forest. And I think that really reflects the values that we have assigned to nature. And as long as, I'm not saying we should not cut any trees, that's not what I'm saying, but what I'm saying is that the balance is very, very badly tipped in the wrong direction. On these protected areas, they don't even work very well. Most of them we don't know because we can't even spend the time and money to assess if they're working, but the few that we assess whether they were working, they're not working very well because not enough money is going into that, not enough effort, a lot of people don't care. Or they care in a kind of in an abstract way does not translate into any practical implication. And I think it's both due to ignorance and arrogance. So I don't have 10 commandments, but I think the first one is that people need to understand at the kind of emotional level and not just at the conceptual level what's going on. Maybe I stop here for the translation. Rumi przyszedł wam podziękować za to, co mówicie. The dog came to say thank you.
Ja dużo pracuję z biologami zajmującymi się ochroną przyrody. Sam też wykonuję tego typu działania czy badania. I to mi daje taki jasny obraz sytuacji. I niedawno brałem udział w takim projekcie, w takim badaniu, w którym obliczaliśmy, ile osób zaangażowanych jest w chronienie planety, czy w ochronę planety na przykładzie różnych takich parków czy rezerw narodowych. I te dane już niedługo będą opublikowane, ale ponieważ jestem jednym z liczących, to mogę już je Państwu zdradzić. Wyszło nam, że na 1000 osób zatrudnionych do wycinki drzew przypada jedna osoba, która jest od tej strony chroniącej jakby te drzewa. I to bardzo dobrze odzwierciedla pewną sytuację pod kątem wartości tak związanych z naturą. Tak naprawdę ja nie mówię, żebyśmy nie wycinali drzew, tylko mówię, że nie ma równowagi. Te proporcje idą nie w tą stronę, w którą powinny. I tak naprawdę przyglądając się temu, jak działają pewne obszary chronione, dochodzimy do wniosku, że właściwie nie działają, nie spełniają swoich funkcji. Tak naprawdę nie ma na to pieniędzy, nie ma na to czasu, nie są poświęcane, nie ma tak jakby kierowanych odpowiedniej liczby wysiłków na to, żeby mogły spełniać swoją funkcję i działać sprawnie. Często jest tak, że jest to jakaś abstrakcja. Wydaje nam się, że właśnie powinno tak to działać, ale nie ma to przełożenia na taki praktyczny aspekt. Bardzo często wynika to z niewiedzy i właśnie z naszej arogancji. Ja nie mam takich 10 przykazań czy nowego dekalogu, ale myślę, że pierwszym i najważniejszym przykazaniem powinno być, żebyśmy my jako ludzie zdali sobie sprawę z tego, co ma miejsce na szczeblu emocjonalnym, żebyśmy byli tego świadomi. So there's been a lot of recent excitement about this new telescope that has been put up and about all of the other planets we're going to be able to learn more about. And there's something I would like to say as a counterpoint to that. Yes, it's going to be very exciting, but the most interesting planet we will ever know anything about is this one. It's the one we're already here, we've already found it, it's this one. And we find it comfortable for us because we evolved and developed with it. And I think this is tremendously important. I think there's something very, for me anyway, very emotional about thinking that this world has been made what it is by the activities of past life forms. And that also so much of the wonder of the world comes from the other life forms that we share this planet with. And when we diminish this planet, we also diminish ourselves. Teraz jest tak dużo ekscytacji i zainteresowania nowym teleskopem, dzięki któremu poznamy życie na innych planetach i dowiemy się tak dużo. Ale tak naprawdę uważam, że najciekawszą z planet, co do której możemy się czegokolwiek dowiedzieć, jest planeta, na której żyjemy. I my tą planetę odbieramy jako wygodną dla nas, dlatego że tak naprawdę wyewoluowaliśmy z nią i wiemy, jak tu się żyje. Natomiast z jednej strony oczywiście ta cała ewolucja i to, gdzie teraz jesteśmy, zawdzięczamy ewolucji tych form czy organizmów żywych, ale jest też całe mnóstwo tego jakby cudu, tego niezbadanego w ewolucji tych drugich form, z tych innych organizmów. I tak naprawdę im bardziej umniejszamy tą naszą planetę, tym bardziej umniejszamy siebie samych. Ale przy okazji tego, co powiedziałaś, Oliwio, bo wiem, że zadawałaś sobie w badaniach to pytanie, czy na ile jest szansy, żeby ta energia, którą mamy tu na Ziemi, została przeniesiona w inne miejsce w kosmosie? Czy jest to w ogóle do pomyślenia z naukowego punktu, z tej wiedzy, którą posiadasz? With reference to what you said, because I know that you've already asked yourself this question in your research as well,
Is it anyhow possible that this energy of life will be transformed to other, you know, like forms of life in the universe? Is it possible from the, based on your knowledge, is it possible from the scientific point of view? I think it is very likely that there will be other planets or moons that are home to some kind of life. But whether those planets or moons are able to develop life of the same kind that has developed here to any kind of approximation is much less certain, because so much of what has happened here has been the result of the activities of the life forms here. So I think, I am prepared to bet that there will be other living worlds, but I'm not prepared to bet that there will be something like this in any deep way. Jest to bardzo prawdopodobne, że na tych innych planetach czy na innych księżycach będą czy są jakieś inne formy życia, że te inne planety i księżyce są jakby domem dla innych form życia. Ale czy są to jakkolwiek zbliżone formy życia do tych naszych, to już niekoniecznie. Byłabym w stanie założyć się o to, że formy życia istnieją, natomiast nie byłabym w stanie założyć się o to, że są one jakkolwiek zbliżone do naszych, dlatego że te nasze formy są wynikiem właśnie działalności żywych organizmów. And I just want to add that the reason that I think that other planets may not develop in the same way is that so much of this planet's development has been in response to life forms, yes, but it also a consequence of its own properties. And so you can imagine a planet that might never have accumulated oxygen. And without an accumulation of oxygen, there is no possibility of something like a large animal. And so I think that each world would be fascinating, but it doesn't mean that they're going to be like this, or that they would be remotely comfortable for something like a human, because even Earth itself has not been remotely comfortable for something like a human for most of its history. I teraz jeszcze odnośnie do tych form zbliżonych do naszych, form czy organizmów żywych zbliżonych do naszych. W dużej mierze jest to, czy takie organizmy są wynikiem ewolucji jakby różnych aktywności i tak dalej, ale po części też ma na to wpływ właściwość czy charakterystyka też danego miejsca, danej planety. I teraz, jeżeli na tych nowych planetach nie byłoby na przykład skumulowanego tlenu, to nie byłoby też możliwości powstania na przykład dużego zwierzęcia, prawda? Więc tak naprawdę to są bardzo różne czynniki, które trzeba brać pod uwagę. I o ile jak najbardziej mamy możliwość jakby domyślania się, że takie organizmy powstają, to po prostu nie mamy pewności, że na przykład te nowe światy byłyby miejscem wygodnym dla człowieka, bo musimy też pamiętać, że nawet nasza własna planeta przez bardzo dużą część jej istnienia czy historii nie była takim miejscem, w którym czuliśmy się komfortowo czy wygodnie. There's something called the Fermi paradox. It's named after Enrico Fermi, who was a physicist. He was not the first person to think what he thought, but he was the most famous to do so. And he wondered why, if the universe was full of other planets and full of other life, why we see no sign of other intelligent life forms. The question is, well, where is everybody? And obviously, this is something of a you cannot be more speculative. Nobody knows, but one recently fashionable hypothesis is, the mundane hypothesis is that intelligence doesn't evolve very often.
may not be as useful as we think. Another possibility, however, that is now fashionable is that civilizations either go extinct because they overuse their planet, or they develop what has been called a homeostatic awakening, where they realize that they must live in a more sustainable way. And so we don't see them because they have become much more enlightened. Jest taki fizyk, Enrico Fermi, od którego nazwiska wziął się paradoks Fermiego. On nie był pierwszy, który o tym mówił, czy który na to wpadł, ale na pewno był najsłynniejszym. I on powiedział, że jeżeli są te wszystkie planety z różnymi formami życia, to dlaczego nie widzimy jakby takiego znaku istnienia inteligentnych form życia? Gdzie są ci wszyscy? I teraz są wokół tego różne spekulacje, ale jedna bardzo modna ostatnio hipoteza jest taka, hipoteza mundane, jest taka, że inteligencja nie ewoluuje zbyt szybko i zbyt często, to jest jakby to dlatego. Natomiast ta druga hipoteza jest taka, że cywilizacje giną między innymi dlatego, że w pewnym momencie doświadczają czegoś, co można byłoby nazwać takim homeostatycznym obudzeniem się, czy takim jakby olśnieniem, kiedy nagle zdają sobie sprawę z tego, że muszą żyć w bardziej zrównoważony sposób, żeby mogły przetrwać. I dlatego właśnie ich nie widzimy. Drodzy Państwo, więc mamy już duży fragment opowieści o energii życia i ze strony naukowców. Teraz troszkę pomyślałem o tym, że przez długi czas rozwoju naszej kultury nauka służyła do tego, jak możemy wykorzystywać środowisko dla swoich celów, dla człowieka. Dzisiaj coraz częściej to ze strony nauki idzie ten impuls do tego, żebyśmy myśleli nie tylko o sobie jako ludziach na Ziemi, tylko żebyśmy mieli empatię, zrozumienie i nawet potrzebę upodmiotowienia tego, co jest organiczne, co jest ze świata natury, że to ten status podmiotu, prawda, nawet prawnego, konstytucyjnego, do tej pory miał zawsze człowiek, ludzie. Teraz dochodzimy do tego momentu. Myślę, że to jest jeden z tych cech przewartościowań, nowych wartości, że zaczynamy myśleć również od strony podmiotowości prawnej o naturze, środowisku jako tym, który na to zasługuje i powinien wejść do naszego świata. I praca naukowców i ta wiedza właśnie bardzo temu służy. Możemy się na tym opierać, bo rozumiemy, jak bardzo jesteśmy powiązanie, jak wiele zależy od tego w całym kontekście. Może teraz jest ten moment, gdybyście Państwo chcieli się włączyć do rozmowy. Ja zaraz jeszcze tylko pozwolę Pani Katarzynie przetłumaczyć, ale pomyślcie nad pytaniami czy własnymi refleksjami. Będę zachęcał Was do wzięcia, zabrania głosu. So a big part of this story has already been told, and we can say that for a very long time, science has served this purpose of actually showing us or teaching us how we can use the environment. And right now, there are other perspectives or elements to take into consideration, namely a lot of empathy and understanding, and in a way empowering this nature, because for years the human being was this individual who was thought of in terms of, let's say, legal entity. But right now this idea or
direction towards we should maybe this is one of these new values, the empowering of nature and actually treating it as a legal entity. And because it deserves it, and it should be the part of our world. So if we don't do that, no one else will. And right now I also think it's a good moment for our audience to maybe think of some questions or reflections they might want to share. Proszę bardzo. Ja przepraszam, zacznę jak zupełny ignorant. Wychowany na takiej książce, która mówi, że taki stary facet z brodą potrzebował 7 dni, żeby stworzyć świat. 6 dni pracował, 7 odpoczywał. I wierzyłem w to. Chciałbym zadać pierwsze pytanie Państwu. Od którego momentu wasza nauka ma to zero, ten początek? Na czym opieracie to, czy przypadkiem też nie na wierze? Bo wierzycie Państwo, że świat się rozpoczął od tego, że były bakterie i to coś, to ta pani umie nazwać. I właśnie, więc to właśnie jest. I od tego zaczęła się życie. A gdzie są na to dowody? A kto to znalazł? Czy jeżeli ktoś by powiedział, jest jeszcze trzecie, wodotrony na przykład. Nie znam tego, ale na przykład. Czy to nie jest tak samo prawdziwe? To jest pierwsze. Drugie, Krzysio chciał znaleźć w tym całym tworzeniu świata styk tych dwóch rzeczy jakichś. Zbudować pogranicze, które na zasadzie wymiany myśli stworzy. I udało się. Cudowna sprawa. Bo ja, jako osoba wychowana na tej książce o tym starym facecie, który przez 6 dni stworzył świata, 7 odpoczywał, tak samo jak wy, myślący o tym, że świat powstał od tego, od bakterii i tej drugiej, co pani to umie nazwać, macie ten sam problem. Jak to ochronić? Jak to zachować? Jak to przekazać w przyszłym pokoleniom. To jest najistotniejsze nam w tej chwili. I mi nieistotne jest to, jak to powstało. I trzecia rzecz. Ja się strasznie nie ekscytuję się, albo się zupełnie nie ekscytuję tym, że ludzie wymyślili kolejny teleskop. Zupełnie. Raczej martwię się, że te oczekiwanie i poszukiwanie tego czegoś, co jest gdzieś, nie skierujemy do naszego własnego mózgu, który jest rzeczą najmniej poznaną ze wszystkich rzeczy, które są. Więcej wiemy o tym, coś tam rośnie, czy mieszka w 10-kilometrowym rowie tektonicznym, niż to, jak funkcjonuje nasz mózg. I to jest dla mnie największy problem, że mimo tego, że tego nie poznaliśmy, to wiemy, że musimy chronić to, co dał nam albo ten facet z książki o stworzeniu świata przez 6 dni i przez 7, czy przez ta bakteria, która pani umie nazwać. Dziękuję bardzo. Chcesz dodać? Ja akurat się pozbawiona uczuciom, empatii i tym wszystkim zasadom pomoże nam te pogranicze, czy zaszkodzi przede wszystkim w tej utrzymaniu równowagi ekologicznej. Tak, sztucznej inteligencji i robotyce, która pozbawiona jest właściwie uczuć, empatii, przewidywania, a my sięgamy do innych planet. Czy sami sobie nie zbudujemy coś i stworzymy zagłady poprzez właśnie nieprzewidzenie tylko?
So that may sound a little bit ignorant, but I am a person raised on a book written by an old guy with a beard who said that he created the world within 7 years and for 6 days he was working. And the seventh day he was like, he had rest and he was relaxing. And I believed that. And here comes my first question. Where is your point zero? Where's the beginning of all that? Because isn't it also based on faith in your case? You say that there were bacteria and this other group that the lady knows how to name them. And then maybe there was also the third group. Let's call it, I don't know, water thrones. I've never heard of it. I don't know if it exists. But where do you start? Where do you count the beginning from? That will be the first question. The second question, Krzysztof wanted to create this connection between the two sides of the borderland. And in fact, he managed to do so. And again, myself, as raised on this book written by this old guy with a beard, I say, well, I don't really care where this all was as if started. What I care about is how to save it and how to pass it to future generations. And the third question about the telescope, which I don't know, I'm not at all excited. I'm not very excited about this telescope because I worry whether this looking for something that we have in mind by sending, for example, a telescope, whether this will be something that allows us to get to know our brain better. Because for ages, in fact, this hasn't been examined in details. And we are sending telescopes to discover other planets and life there. Whereas we are able to say, to tell in details the story of a creature living somewhere in the deepest ditch on Earth, somewhere at the bottom of the ocean, but we are not able to explain how our brain works. So that will be this third question, which once again brings me to, once we get to the discovery, how will we protect this knowledge? And the lady who wanted to add a reflection to the question, she's actually worried about artificial intelligence and robotics because this means no empathy and no feelings and no emotions. And will that be of help, or rather the opposite way, in the context of keeping the balance of our energy? For example, speaking of the telescope and sending it, isn't it not a distraction towards we are actually working willingly? So I agree with you that the important question is, what do we do now? I think that that's essential, and I don't think anybody has a good answer. But I think we all need to be as inventive as we can. I think there has never been a question more urgent, probably. And I think that taking the view that we are all here together as fellow travelers might help, instead of the view that the planet was put here for the exclusive use of people. If I can translate this fragment. Ja się zgadzam z tym, że najważniejszym pytaniem jest, co my z tym dalej zrobimy, co teraz zrobimy. I to jest pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, ale myślę, że też jest to pytanie bardzo pilne i takie bardzo ważne pytanie, którego do tej pory tak naprawdę nie było. I
przyjęcie takiej perspektywy, że jesteśmy tymi współpasażerami wszyscy, czy że wszyscy razem po prostu podróżujemy, jest lepszą perspektywą niż wyjście z założenia, że to ludzie są jakkolwiek lepsi czy ważniejsi. The question of how it all began and when it began, I think also depends on what one is interested in. I mean, one way to think about when it began is, when did the universe begin? And astronomers gazing out to the dawn of time say that it began 13.8 billion years ago. Or you could say, when did the Earth begin? And then you can say, when did life begin? But I think that, you know, there's also the question of, was there a universe here before this one? Which is a sort of question that I struggle to comprehend the implications of. But I think that I did not grow up with this same book. But I think that what we would be able to agree on is that the world around us is magnificent, and studying it can be transporting. Odnośnie do pytania, jak to się wszystko zaczęło i kiedy to się wszystko zaczęło, to tak naprawdę też w pewnym sensie zależy od naszej perspektywy, bo możemy się przyjrzeć temu, kiedy zaczął się wszechświat. Mówią, że 13,8 bilion miliarda lat temu, tak? Miliarda. There's a difference around the word billion, because depending on if it's American system or British. Tak, 9 zer w każdym razie, bo tutaj jest różnica w terminologii brytyjskiej i amerykańskiej. Miliard, prawda? 9 zer. 13,8 miliarda lat temu. Natomiast możemy się też przyjrzeć temu, kiedy powstała Ziemia. To będzie już inny punkt zero. Kiedy powstało życie, prawda? I teraz w zależności od tej perspektywy możemy też się przyjrzeć, czy przed tym naszym wszechświatem był jakiś inny wszechświat. To jest takie pytanie, z którym ja się też sama zmagam. Natomiast ja nie wychowałam się na tej samej książce co pan, ale muszę przyznać, że wszyscy zapewne, tak jak tu siedzimy i nie tylko, wychodzimy z założenia, że cały ten świat wokół nas jest czymś wspaniałym, jest jakimś niesamowitym tworem i tak naprawdę to pytanie właśnie, jak to ten świat zachować, jest bardzo ważne. So I'd like to tackle the part of the question about technologies, telescope and brains. Ja bym chciał się ustosunkować do tej części pytań odnoszącej się do technologii, teleskopów i mózgu. So first of all, I can reassure you that there are more biologists trying to understand how the brain works than biologists trying to understand how to save this planet. Na pewno na początku mogę Państwa zapewnić, że więcej biologów zmaga się z odpowiedzią na pytanie, jak działa mózg, niż jest biologów, którzy starają się ochronić naszą planetę. And thank God for that. But sometimes to understand something complex, it helps to study something more simple. We've learned a lot about ourselves by actually studying other species. On a lot of things we learned, we could not have learned by directly looking at us. Ale jednym z najlepszych sposobów, żeby się czegoś dowiedzieć o nas, jest studiowanie czy przyglądanie się innym gatunkom, tym prostszym i tym innym. I tak naprawdę
większości, nawet wszystkich tych rzeczy, które wiemy o nas samych, nie moglibyśmy się nauczyć, patrząc tylko na nas. So I think a good example is linguistic. For a long time, linguists have been really puzzled about why are there more human languages in some part of the world than in other parts of the world. And then people realize that how many languages you have and how it varies in space is just exactly the same as how the number of species, animal species, varies in space. And we had good knowledge about why animal species are in space. We don't really have the knowledge about why languages diversity varies in space. And the realization that it was deeply connected helped us to understand why languages vary in space. And so for instance, the real hotspot of languages, maybe a lot of you knows, but it's Papua New Guinea, and it's also where you have the highest diversity of many animal species, and it's related to the terrain. And it's not always like this, but my point is that we can learn something about ourselves by looking out. And also that not everything should be about ourselves. So it's also interesting to learn things about other organism for the other organism's sake. Maybe. Myślę, że lingwistyka jest takim dobrym punktem porównawczym, do którego moglibyśmy się odnieść, bo przez długi czas lingwiści zastanawiali się, dlaczego języki są tak bardzo zróżnicowane w przestrzeni, dlaczego jest tak dużo różnych, tu jest mniej, tu jest więcej, z czego to wynika. I tak naprawdę można byłoby to porównać ze światem zwierząt. To też jest zróżnicowane przestrzennie, występowanie różnych gatunków, ich liczebność i tak dalej. I są pomiędzy tym powiązania. I chcę przez to powiedzieć, że przyglądając się czemuś jednemu, uczymy się więcej na temat jakiegoś drugiego aspektu. Takim najbardziej zróżnicowanym obszarem językowym na świecie jest Papua Nowa Gwinea, gdzie jest na najmniejszym tak naprawdę obszarze największa liczba języków i to się też przekłada na zróżnicowanie biologiczne. To jest związane z ukształtowaniem terenu, ale nie tylko. Nie zawsze jest taka zależność pomiędzy gatunkami zwierzęcymi i językami, ale w tym właśnie przypadku jest i chcę powiedzieć, że poprzez przyglądanie się jednemu dowiadujemy się innego o nas samych, a przecież nie zawsze jesteśmy my w centrum wszystkiego. Warto jest też wyjść poza nas samych, poza tą perspektywę i właśnie poza takie wychodzenie, poprzez takie, przepraszam, wychodzenie uczymy się więcej, poznajemy więcej danych na temat nas samych, paradoksalnie. So, about technologies. So I work with robots and I work with artificial intelligence in view of conservation. So technologies are tools and they can be used for good things, they can be used for bad things. So for instance, one very simple example of why we use artificial intelligence is that we put cameras in forest to take picture of animals in places of the world where no one really know what is there. And on these cameras, they take picture all the time. As soon as there's something moving in front, they take a picture. So we are generating millions of pictures. And we just cannot sit and look at picture one by one. And we train these artificial intelligence algorithm so that they can discard what is nothing, what is just wind, that they can even sort the pictures per group of animals, that they can even go down sometimes to the level of the species, and when they don't know, they tell us, and then that's when we look. Of course, we control that things are working. So technologies can be useful. At least the technology that exists. I think we should not, so
Yes, it's good that we invest in technologies. It's good that we keep control on technologies. No, we should not put all our faith in let's wait that some new technology saves the world for us. That's not how things happen usually. And about the fear of artificial intelligence taking over, I think it's very largely overrated. Artificial intelligence algorithms do very what we would consider silly, exhaustive, boring things. That's what they are good at, like sorting pictures. But they don't take decisions. And they certainly will replace a lot of human jobs. And in terms of like for civil societies, yes, it is a threat, but they won't take decision for us, at least not before quite some time, and maybe never. And they don't have empathy, but they don't need empathy. Like you don't need empathy. You don't need your hammer to have empathy. What we need is people in charge of the use of this technology. And we need these people to be trained in ethics, to have empathy. We don't need just technicians. We need people with the right values in control of these very powerful tools. A teraz jeszcze w nawiązaniu do sztucznej inteligencji i do pytań związanych z nowymi technologiami. Nowe technologie to tak naprawdę narzędzia. Narzędzia, które mogą być wykorzystane w dobry sposób, ale też w zły sposób. I podam Państwu teraz taki przykład. My wykorzystujemy sztuczną inteligencję chociażby do umiejscawiania kamer w lesie, w takich obszarach, w których nikt nie wie, co tam występuje, co tam chodzi, co tam mieszka. I tak naprawdę te kamery robią miliony zdjęć, które my potem chcemy wykorzystywać. Ale sztuczna inteligencja jest do tego stopnia rozwinięta, że te maszyny, zanim my w ogóle zerkniemy nawet na te zdjęcia, te maszyny są w stanie odrzucić coś, co w ogóle się nie nadaje i na przykład było tylko jakimś poruszeniem w wyniku wiatru na przykład. Są też w stanie odrzucić rzeczy potencjalnie nas nieinteresujące. Mało tego, są w stanie pogrupować te zdjęcia w jakieś grupy zwierząt, czasami wchodząc głębiej w jakieś klasyfikacje i dopiero w momencie już takiego zagłębiania się w szczegóły, kiedy jest potrzebna nasza ingerencja, to maszyna nam mówi, że no tu już nie wie, prawda? I wtedy wchodzimy my. My to wszystko kontrolujemy. I tak naprawdę jest to wykonywane pod kontrolą, ale jest to bardzo użyteczna praca. I przez to chcę powiedzieć, że te nowe technologie mogą być bardzo przydatne. Mogą być przydatne w przypadku takich nudnych, powtarzających się, nieciekawych dla nas czynności, czy właśnie jakichś takich rzeczy do wykonania. Natomiast to jest wszystko bardzo dobre, tak długo jak jest kontrolowane. A chciałem powiedzieć, że nowa technologia tak naprawdę nie ocali nam świata, dopóki nie będziemy mieli na to dużego wpływu. Myślę, że to, że będzie ona zagrożeniem dla naszego świata, jest w dużej mierze przesadzone, bo tak naprawdę, mówiąc o empatii, chociażby nasz młotek nie potrzebuje czuć empatii. Ważne jest, żeby ludzie, którzy operują danymi narzędziami czy maszynami, byli wyszkoleni pod kątem potrzebnych umiejętności i tylko w taki sposób możemy po prostu używać tych nowych technologii z głową. Tak. Idziemy tam, oczywiście. Dobrze, ja mam takie pytanie do Aleksandra. Jakby... Halo? Nie no. Jest, dobra, jest, tylko muszę tak na wprost, dobrze. Pytanie do Aleksandra, jeśli chodzi, jakby mógł nam wskazać jakiś trop, czyli tytuł albo nazwisko tych badań o korelacji między zróżnicowaniem gatunkowym a językowym, tam ta rzecz o papui,
Nowej Gwinei, żebyśmy mogli sobie to gdzieś znaleźć i wyszukać, albo nas, i też na skróty, jakie tam mają wnioski, w sensie, czy jakieś hipotezy, w sensie, dlaczego tak się dzieje? A question to Alexander. You mentioned the link between, you said that it's not always like that, but you said that there is a correlation between, for example, the greatest variety of languages in Papua New Guinea, and at the same time, there's a lot of species there. And there's a question whether you could show us or give us the name or the title or anything relating to the research in that topic so that we can read more. And the second question related to this one, why is this so? Why is there correlation between that big number of languages and species there? So it's been extensively studied to the point that I can't think of one particular person to cite. I don't know, maybe Olivia knows, but if you go on Google Scholar, which is a search engine for scientific papers, and if you type language diversity and biodiversity, you will find a lot of papers on this topic. What seems to be the explanation is actually borderland. It's the fact that it's a place in the world that is very mountainous, with a lot of like tops and valleys, and as well with a lot of rivers creating borders. So you have a lot of small valleys that are isolated, isolated enough and yet connected enough. It's been very clear, like, so it's been studied at the local level, it's been studied at the kind of continental level and planetary level, that this kind of geographic structure is one of the main determinants of diversity. It's not the only one. Temperature also matters. You need the right condition for early humans to be comfortable there, but also for a lot of species to be comfortable there. But the topology seems to be the defining feature for this particular example that connects to diversity. It's the distance to rivers. On the isolation between the valley, if I would make this simple. Tych badań jest tak dużo, że tak naprawdę trudno mi teraz z głowy jakieś jedno nazwisko podać. Tutaj wspierałem się też pomocą Oliwii, ale właściwie najlepiej będzie jak na Google Scholar, czyli w takim właśnie stosownym do wyszukiwania naukowych różnych artykułów miejscu. Pan wpisze zróżnicowanie językowe a bioróżnorodność i na pewno pokaże się dużo pozycji, dużo, dużo badań pod tym względem. A teraz w odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest. Myślę, że takim najprostszym wytłumaczeniem byłoby, że jest to pogranicze. Jest to pogranicze ze względu na ukształtowanie geograficzne. Bo tak, Papua Nowa Gwinea to jest teren bardzo górzysty, gdzie jest też bardzo dużo rzek i w wyniku takiego, a nie innego ukształtowania jest dużo dolin, które są po prostu od siebie odcięte. I z jednej strony są to miejsca odizolowane jedno od drugiego, a z drugiej też w pewnym sensie połączone. I te utkanie geograficzne przekłada się tak naprawdę na zróżnicowanie językowe. Czyli to jest akurat taki przykład takiego miejsca na świecie, gdzie ta topografia ma bardzo wyraźny wpływ na to, jak to się potem manifestuje w języku. Przysłuchując się tej ciekawej dyskusji i tej rozmowie, przyszła mi do głowy taka pewna metafora. Nie wiem, na ile będzie trafna, ale chciałbym w związku z tym zadać pytanie. Wyobraziłem sobie historię naszej planety jako taką wielką taflę, wielką szybę, na którym się pojawia pewne pęknięcie. Z tego pęknięcia rozchodzą się we wszystkie strony kolejne pęknięcia, czyli kolejne pogranicza. I wydaje się, że jeżeli to jest trafna metafora, to te pęknięcia są nieintencjonalne, częściowo przypadkowe,
ale też zrównoważone. I te pęknięcia, które się poszerzają, to jest swoją drogą, mogą się kojarzyć z wszechświatem, który się poszerza oczywiście. I teraz pytanie jest o te pęknięcia, które też mogą zanikać. One na pewno tworzą się dalej, wchodzi na scenę życia człowiek, antropocen. W pewnym momencie te pęknięcia przestają być zrównoważone. Wydaje się, że te pogranicza tworzą się nie tam, gdzie powinny. Pęknięcia, które chyba też nie są odwracalne, no bo czy nasi potomkowie mogą znowu być skałami? Wydaje się, że nie. To też jest pytanie. I teraz ta późna, ostatnia faza antropocenu, czyli już ta faza industrialna, czy jeżeli my nadamy świadomość w tworzeniu kolejnych pęknięć, które są pewnie nieuniknione, czy jesteśmy w stanie, chroniąc pogranicza, czyli te pęknięcia, w jaki sposób przywrócić zrównoważenie w kolejnych pęknięciach? Nie wiem, na ile ta metafora będzie zrozumiała, ale bardzo bym prosił o odpowiedź. Dziękuję. So basically, I have a metaphor, and I don't know if it's a proper metaphor to use here, but I'll try. While we are talking about the universe, I imagine it as a big glass. And on this glass, there is a fracture from which the next fractures appear, and they spread as if. And this is creating new borderlands. And they are not intentional, but they are balanced, all these fractures. However, it's like expanding universe because of that. And when we think about Anthropocene and a human being entering this stage, suddenly this balance disappears. That's this metaphor I've been thinking of, and you can tell me if that's the correct one. And then if we look at these fractures, they seem to be irreversible, because can our ancestors become rocks again? And if we think about these expanding or spreading fractures, if we look at this late phase of Anthropocene, for example, what if we do them consciously, will we be able to restore the balance for the future fractures? I think that that certainly over time, one of the things that has happened here is that life forms become much more deeply connected, and so the more life you have, the more you can have. So there has been a sort of, there has been an expansion of the possibility of the biosphere, certainly up to now. There have also been moments in the history of the Earth when things have contracted greatly because of meteorites or volcanoes or so on. But I think the question for humans now is how can we promote the most interesting world? And I don't know the answer to that. But I think there are elements of an answer, which is that diversity increases diversity. And so one way to maintain a diverse and interesting world is to try to increase the variety of organisms that we look after, to increase, instead of having, to really try to encourage diversity everywhere we can, even in a flower pot. And that will help to increase the diversity of
life here. But I'm afraid that's probably not very satisfactory, but... Przez cały ten czas do teraz bardzo różne formy rozwoju czy ewolucji pozwalały na takie rozszerzanie się tej naszej biosfery, ale były też w niej skurcze. Takie momenty, które na przykład w wyniku meteorytów albo wybuchów wulkanu jakby nie pozwoliły na dalszy rozwój. I teraz w kontekście tych ciągłych zmian i przekształceń pytanie, które się pojawia, jest takie, jak promować ten nasz najciekawszy świat i to, w czym żyjemy. Moim zdaniem odpowiedź na to mogłaby być taka, że zróżnicowanie generuje czy promuje kolejne zróżnicowanie. I tak naprawdę nie wiem nawet do końca, jak to ująć w słowa, ale chodziłoby mi o coś takiego, że powinniśmy zachęcać do takiego promowania bioróżnorodności nawet w naszej prostej doniczce. I nie wiem, czy to jest jakkolwiek satysfakcjonujące w kontekście pana pytania, ale tak bym to mogła podsumować. So I want to continue a bit exploring this metaphor, which I think is not bad. And I want to echo a bit a point that Olivia just made. So through Earth history, as far as we know, there have been 5 massive extinction events. Each time, the biomass really plummeted. But the diversity after that was actually greater than the biodiversity before that. And it's because while numbers of individuals were really down, there were always a few surviving individuals of each type. And then there is a lot of room to occupy because many had died on therefore, instead of these rooms being monopolized by a few species, it diversified. So that happened 5 times. Now we are in what we call the 6th extinction. On this one, with no ambiguity, we created it. And the worry is not for life as such. Life will go on after us. There is no question about that unless, I don't know, through nuclear we completely obliterate the planet, or unless some physicists manage to create a black hole that swallows the Earth whole. Unless this very extreme scenario, life will go on. So the question is not like, are we really endangering life as such? But the question is more, assuming we stick around for a while, do we want to see the disappearance of all the organisms that we know, that we depend on, and with whom we have a relationship with, whether it's relationship of food or medicine, or whether it's a cultural relationship, organisms even present in books and so forth. I hope, so for instance, I very vividly remember a trip I made on a sailing boat in Mediterranean, and I was 15. It was the boat of the father of a friend, and we saw the sea was very, very flat, and we could see the tuna jumping out and all the little fishes they were going after jumping out, and the we could see the birds flying on top. We could see the dolphins and whales, and it was just full of life. And already in my life, this has become very hard to see in Mediterranean. And I think that if we don't do anything, like, this will happen there and elsewhere. And so the question is not like, yeah, do we
things will go on, but the question is with or without us, and I think like the sooner everything we depend on will disappear, the sooner we will disappear. So by saving everything else, we should also save ourselves. Ja bym chciał nawiązać do tej pana metafory, bo uważam, że ona nie jest zła i też trochę ustosunkować się do tego, co powiedziała Oliwia. Przez cały ten czas do tej pory w historii zaobserwowaliśmy 5 takich dużych wyginięć i tak naprawdę ta biomasa wtedy się drastycznie zmniejszała, czy jakby spadała w dół i właśnie po tym musiał nastąpić taki bardziej intensywny jakby rozwój, no bo nagle po takim wyginięciu została tylko garstka organizmów, które nagle miały dla siebie całą przestrzeń do zagospodarowania, więc trzeba było szybciej doprowadzić do powstania nowych organizmów, żeby właśnie doszło do takiego zwiększonego zapełnienia tej przestrzeni, przez to większej różnorodności. Teraz mówi się o tym, i tak 5 razy po kolei, teraz mówi się o tym, że jesteśmy w tej 6. fazie takiego jakby wyginięcia, ale tym razem nie spowodowało tego żadne nic z zewnątrz, tylko człowiek doprowadził do takiej, a nie innej sytuacji. I nie jest problemem to, że jak nas nie będzie, to życie wyginie. Życie będzie, będzie po nas. Jeżeli nastąpi, nadal będziemy w jakiejś formie funkcjonować. Jeżeli nastąpi, no nie wiem, jakiś wybuch jądrowy, to być może jakiś fizyk wymyśli czarną dziurę, w której się wszyscy uchronimy, ale tak czy siak w jakiejś formie to życie będzie dalej kontynuowane. Natomiast jeżeli przetrwamy, jeżeli jeszcze przez jakiś czas będziemy sobie tutaj żyć, to pytanie jest takie, czy chcemy tak naprawdę obserwować wyginięcie wszystkiego tego, co znamy z książek, co znamy właśnie z historii. Ja podam tutaj taki przykład. Jak miałem 15 lat, to wybrałem się na rejs po Morzu Śródziemnym na łódce taty, kolegi. I jak tak sobie płynęliśmy, to w pewnym momencie widzieliśmy takiego wielkiego tuńczyka, który przeskakiwał nieopodal. Widzieliśmy też różne inne ryby, a to jest sytuacja, którą teraz na Morzu Śródziemnym jest bardzo trudno zobaczyć, czy to jest coś, czego trudno doświadczyć. I tak naprawdę będą się dalej toczyć, życie się będzie toczyć dalej, dalej będą jakieś organizmy, natomiast pytanie, czy takie ryzyko, czy przestroga dla nas jest taka, że im szybciej wszystko wokół nas wyginie, tym szybciej wyginiemy też my, więc chodziłoby nam wszystkim o to, żeby jak najwięcej z tego wszystkiego wokół zachować. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca. Jeszcze jest pytanie, tak? Kseniu, bardzo proszę. Yes, I would like to ask you, what do you think about role of the educational system in all this urge to save the world, let's say, you know, I would like to see more of that paradigm, like fellow passengers or cohabitants in schools or even in a preschool education, you know, because this is the more important, and the world is changing so quickly, and in my sense, the way we learn about nature is not changing at all. You know, it's not following this urge. So we are like, I'm interested, do you have some example of some functional model of how to introduce this paradigm in from the very early stages? And this, in the sense that education with more empathy, not only learning about, you know, some nature which is surrounding us without us in it as a part, you know. Moje pytanie dotyczy systemu edukacji i takiego edukowania w kontekście takiego paradygmatu, który bardzo mi się podoba, o którym była mowa, takich współpasażerów czy współmieszkańców wręcz, to jest coś, co ja bym z chęcią widziała na poziomie edukacji szkolnej, nawet przedszkolnej od jak najwcześniejszych lat, ale w całym tym dążeniu do ochrony świata tak naprawdę nie widać zmian w systemie szkolnictwa. Czy macie jakiś pomysł na
jakieś sprawdzające się modele edukacji od najwcześniejszych lat, żeby taki paradygmat wprowadzić? Well, I couldn't agree more that it's needed. I have no model I can refer you to, unfortunately. I know that my own education was largely unsuccessful in teaching the idea of fellow passengers, and it in fact came to me rather late in my life of that realization. But I'd be very happy to exchange details, and perhaps we could cook up some dreams and aspirations for how this might be done, because I agree that I think it's tremendously important. Nie mogłabym się bardziej zgodzić z tym, co zostało powiedziane, natomiast nie mam jakiegoś gotowego modelu do zaproponowania. Moja własna edukacja nie była jakaś specjalnie dobra i ten model, ta idea współmieszkańców czy współpasażerów dotarła do mnie stosunkowo późno. Natomiast z chęcią wymienię się bliżej poglądami i pomysłami na to, żeby właśnie stworzyć jakiś taki wymarzony model, który mógłby być zaimplementowany. I uważam, że to jest bardzo ważne, żeby coś takiego wdrażać w systemie szkolnictwa od jak najwcześniejszych lat. Yeah, so I agree that the change has to come from education, as well as from different economic policy. I think those are the two kind of very strong components, and we could talk a lot about each of them. About education, something that everyone who has contact with children will realize is that young children are inherently interested in nature. It's not something we need to create. It's something we need to culture. The education system, one way or another, kills this curiosity. The way we teach biology is terrible, but I think it's probably everything that's being taught is outside biology is also not great. But first, we tend to teach biology as a set of very well-known and very understood facts, when in fact it could not be further from the truth. There is so many things we don't understand. There are so many things we're not sure about. On already like embracing this uncertainty would help maintaining curiosity. I think if people are curious, they're more likely to then care, and because they will also observe. A lot of people don't even realize that species are going away or are decreasing in abundance because they just don't look. The question is, how do we achieve that? So first, of course, every person from some academic field is going to say his field should be taught more than the others, obviously. But I think there's a lot of things that we teach that are really self-centered, like it's really humans looking at themselves and not so much looking at the rest. You know, we teach human history, and, you know, if it's well taught, it starts 10,000 years ago. If not, maybe 2,000 years ago or 50 years ago, but we very rarely, for instance, teach Earth history. And I'm not saying we should not teach human history, but I think it would also put things in perspective to teach Earth history. The problem as well is that if we want to make children... So most of people now live in cities, and if we want to make children's connected, feeling connected to nature, and if we want to culture this connection, they need to be exposed to nature. And I understand that it's cheaper, it's easier to just have children sitting in large number in a classroom rather than, you know, going and explore nature or even doing some little experiments in the class. To do that, you have to be
not that many people. So there is a cost of those changes, and I think this is a resistance, and that brings us to the economic side of things. We value creation, but we don't value, like, there is no price connected to destruction. Like, people can destroy anything, but that's not a problem, because the only thing we care is really creation. And I think the costs of things are badly attributed, and maybe if we would really think of the real cost of the things we do, the way we destroy the environment, if this was factored in, then, for instance, changing this education in a way that promotes connection to nature would look very cheap. But as long as we don't value these consequences properly, it will look expensive, and we won't do it. Ja myślę, że każda zmiana powinna zaczynać się od edukacji, powinna wychodzić od takich najwcześniejszych lat w systemie edukacji. Natomiast na pewno nie jest to łatwo zmienić. I jak pomyślę sobie o tym, w jaki sposób uczymy na przykład biologii, ale pewnie nie tylko biologii, pewnie innych przedmiotów też, to na przykład biologii uczymy w taki sposób, że uczymy faktów i mówimy, że to jest jakiś taki stuprocentowy fakt, a przecież nie tak powinna wyglądać początkowa nauka biologii. Powinno to być właśnie z taką obserwacją natury związane i każde dziecko ma w sobie taki nieodłączny element, jest żywo zainteresowane obserwacją natury i kontaktem z naturą, a poprzez umiejscowianie czy usadzanie takiego dziecka w klasie zabrania mu się tego kontaktu. Z jednej strony można powiedzieć, że to jest tańsze, żeby tak nie eksplorować tej natury, nie wychodzić w tą przyrodę. Wiadomo, ale jeżeli przyjrzymy się pod kątem kosztów, jakby analizując sytuację, jeżeli popatrzymy, jakim kosztem jest nasze niszczenie tego środowiska wokół, to tak naprawdę odwrócenie perspektywy i podejście do edukacji od tej strony mogłoby doprowadzić nas do takich wniosków, że właśnie takie wyjście i eksplorowanie natury byłoby dużo tańsze i miałoby dużo lepsze korzyści. Problem jest też taki, że bardzo wielu ekspertów czy naukowców chciałoby, żeby to jego, czy jakby specjalistów w danej dziedzinie chciałoby, żeby to ta jego dziedzina była uczona w większej liczbie godzin i w większy sposób. Jak to wypośrodkować? Natomiast jest uczona historia, uczymy dzieci, co się wydarzyło 1000 lat temu, nie wiem, 100 lat temu, ale dlaczego w taki sam sposób nie uczymy historii Ziemi, żeby poznawały takie bardziej naturalne też wydarzenia i jakie są ich konsekwencje. Więc podsumowując, myślę, że tutaj potrzebna byłaby taka zmiana, pytanie się pojawia, jak to zrobić i w jaki sposób uświadomić, że tak naprawdę ten koszt będzie tym naszym punktem dodatnim, jeżeli spojrzymy na to z innej perspektywy. Bardzo się cieszę z tego wątku naszej dyskusji. Dotknęliśmy edukacji, czegoś, co być może możemy razem zrobić i być może wasze przybycie tutaj nie będzie ostatnim, tylko stworzymy wspólnie programy, które będą starały się stworzyć tą nową ścieżkę edukacyjną z waszym doświadczeniem i my będziemy chętnie służyli naszą pracą, żeby to udrożnić czy wprowadzić w praktykę. Tak jak dużo też bardzo ważnych dla nas wątków się pojawiło w sensie rozumienia pogranicza i tego kulturowego, jak ono jest silnie związane z naturalnym, ze środowiskowym. Ale na koniec chciałem tylko podzielić się taką refleksją, słuchając was, Oliwio i Aleksie, że bo często rozumiemy naturę, czy to jest stereotyp, który utrwalił się mocno w nas, że jak coś się staje, nawet używamy takie słowa naturalistyczne, to znaczy, że nagie życie zwycięża, w związku z tym zwycięża silniejszy, że życie jest sprowadzone do takiej sytuacji, że ten, kto w odniesieniu na przykład do wojny, prawda, ten, kto ma więcej czołgów, zwycięża, czyli jest naturalizm, naga natura wchodzi. A okazuje się, że nie musi to być do końca prawda o tym, na czym być może to nawet wynika z ignorancji naszej o
o naturze. Wczoraj Przemysław Czapliński porównał darwinizm z Kropotkinem, pokazując, że może być inna perspektywa biologiczna na nie tylko na to przeżycie organizmów, że ono wynika, że silniejsze pokonują słabsze i tak toczy się życie, tylko że współpraca czy współzależność może tworzyć, dawać szansę na przetrwanie. I przyszło to do mnie, kiedy studiowałem takie sytuacje graniczne ludzi, którzy znaleźli się w sytuacjach gułagu czy takiego obozu, takiego, no powiedzmy, byśmy powiedzieli nagiego życia, prawda? Kiedy człowiek jest sprowadzony jakby do istoty biologicznej w obozie koncentracyjnym, w obozie gułagu. I była tutaj niedawno, kilka tygodni temu u nas z Ukrainy profesor Oksana Kis, która napisała taką książkę Ocalenie jako zwycięstwo. Książkę pisała o kobietach, które przeżyły gułag, Ukrainka, które przeżyły obóz gułagu. I z jej badań wynikało, że one przeżyły że przeżycie może być zwycięstwem, a nie wstydem. To już jest inna jakby sfera psychologiczna, ale przeżyły te kobiety, które ze sobą współpracowały w obozie. Czyli przeżyły te osoby, które, no powiedzmy, zamiast zjadać wszystkie porcje jedzenia, które możliwe są z głodu, które się dzieliły tym jedzeniem, które budowały jakby sieć relacji poprzez pomaganie sobie, współdziałanie z innym. Te przeżyły, co było dosyć szokującym dla mnie, bo faktem, ale to pokazuje, jak często mamy głęboko zakorzenione stereotypy, jak patrzymy na to, co jest naturalne, co jest organiczne, co jest biologiczne i jak krzywdzimy naturę czy środowisko, jak fałszywie to oceniamy. Stąd też ta perspektywa pogranicza, wydaje mi się, która szuka szansy rozwoju energii życia w bioróżnorodności, w dzieleniu się, w współistnieniu, w koegzystencji. No nie jest tylko idealistycznym modelem, takim, którym tylko jacyś utopiści czy idealiści by się posługiwali, tylko jest jakąś prawdą o nas samych też. Nie wiem, jak to jest moje ostatnie już, żebyście się podzielili refleksją na koniec. Jak patrzycie właśnie ze strony środowiska, organizmów żywych, energii życia na takie współistnienie? I'm actually very glad that we tackled the topic of education, because I hope that it means that maybe this is not your last visit here and we can elaborate some projects, some educational projects together that later on will be implemented. And thanks to you, we will be able to maybe think of this new educational path to implement. But apart from the topic of education being tackled, we also tackled many other topics, many other plots that show this borderland and the relationship of borderland with nature, and also this so-called naturalistic approach, let's say, the naked life. We are used to think that the strongest wins and he who has more tanks is the winner. But apparently this is not always so. That's not always the truth. And even yesterday Przemysław Czapliński gave this comparison between Kropotkin and the Darwinism as such. And he mentioned that this cooperation is also important, and interdependence. And as another example, I would like to mention the example of another guest we had here a couple of weeks ago, Oksana Kis, the author of the book Survival as Victory, where she wrote about women who survived Gulag. And she showed that, first of all, survival can be a success. It's nothing to be ashamed of. And second of all,
these women survived thanks to cooperation and creating a network between them, for example, sharing food in the Gulag camp. And this shows us that such cooperating or collaborating in this network of relations can actually lead to such a success. For me, it was a shocking fact, but it clearly shows how deep our stereotypes are. And when we think about how much harm we do to the environment by thinking about something that is naturalistic in not necessarily a proper way. Thus, borderland is not always an idealistic model, but it shows the truth about us. And let it be my last question about your reflections on that. How do you perceive such a notion of borderland built on cooperation? I'm in favor of it. But more generally, one of the scientific mistakes of the last century, I think, has been to believe that taking life forms on their own and studying them on their own is revealing about nature. And it turns out that we can only study about maybe 2% of all bacteria that way, because in fact, they never live on their own. They live in large and complex communities that are interdependent. And I think that this pattern, to go back to the idea of a fractal, this pattern is repeated throughout nature. And so there is competition, but there is also a very high degree of cooperation and mutual dependence. And I think that this is a very rich way to think about the world, but also one that should be motivating not only for people studying physical borders between countries, but also people in natural sciences studying the world. Jestem za takim podejściem i myślę też, że jeden z takich największych błędów naukowych ostatniego stulecia jest taki. Badano żywe organizmy odseparowane, tak jakby indywidualnie, no i to nam niby miało pokazać jakieś fakty związane z naturą. A tak naprawdę te formy nigdy nie funkcjonują w odosobnieniu. One zawsze żyją w jakimś środowisku, są otoczone innymi organizmami, są po prostu współzależne. I to nam też pokazuje, że ten wzór w naturze się bardzo często powtarza, że tak naprawdę musimy w taki sposób właśnie myśleć o świecie, jako takie współistnienie, współdziałanie i po prostu współfunkcjonowanie. I find the borderland between cooperation and competition particularly interesting. I've studied both. And often in nature you have both. Sometimes they're actually the two sides of the same coin. It's not either or. And sometimes you have one, sometimes you have the other. In some environments, you find more cooperation, in others you find more competition. Competition tends to be wasteful. So you often see a lot of competition in very rich environments. In environments where material or energy is very limiting, this is where you see a high level of cooperation, which completely echoes the example of the Gulag you were talking about. No. Echoes. Okay. Yeah. And we also, so depending on the environment, this balance changes, but we also see these two feature in the very same organism. So I'm thinking of, I've studied this in the abstract, but I'm
recently we had on our balcony a spider. She got into, we had a glass, and inside the glass we had a little very tiny flower pot because we were trying to grow some seedlings. And at the beginning we didn't really understand what was going on. Like, there was a spider, and the spider made a kind of bubble of spider web, like super dense. She completely locked herself up, and we could see inside because it was in a glass. So on one side we could see the spider, but she completely locked herself up, and she stayed like that for months, and without getting out. And what happened is that the spider, she had eggs, and that was a way to protect her eggs. And the eggs, they hatched. And what happened is that the mini spiders, they ate their mother before then breaking this bubble and being exposed to the outside world. So they broke the borderland, and off they went. When they were big enough, they had eaten their mothers. And, you know, these kind of facts in nature, you see them all the time, and you could see, oh, this is horrible, this is competition, but at the same time, this is a true act of cooperation. It's the mother giving herself away so that her lineage can go on. And and very often we see like this competition being a fuel for cooperation in nature. So the relationship is complex. And Darwin understood part of that. I think this opposition that we talked about yesterday, Kropotkin and Darwin, is mainly coming from distortion of Darwin's idea. Darwin was wrong on many things. I mean, he's not a prophet. He was a great scientist. Something predicted turned out to be right. Something turned out to be wrong. But he didn't have this focus on competition that people attribute to him today. And in fact, both are not contradictory. And Kropotkin wrote to Huxley, but he had no opportunity to talk to Darwin. I wonder what would have happened then. Tak, to generalnie w naturze obserwujemy bardzo często takie zmaganie się rywalizacji ze współpracą. Bardzo często to jest coś, co widzę w badaniach, i bardzo często jest też tak, że często to są tak jakby dwie strony tej samej monety. Raz występują jednocześnie, raz jest więcej rywalizacji, raz jest więcej współpracy. Myślę, że to też zależy od tego, jak bogate jest dane środowisko, jaka jest dostępność zasobów. Jeżeli tych zasobów jest mniej, no to wiadomo, że wtedy jakby zwiększa się rywalizacja, bo trzeba o nie walczyć. I też to wpisuje się w ten przykład, który podałeś z przykładem gułagu. Co zrobić, żeby przetrwać? Bardzo często z rywalizacji też płynnie przechodzi się we współpracę. Jest taki przykład, którym chciałbym się podzielić. Na balkonie mieliśmy wyhodowany jakiś taki mały kwiatek z ziarenka i on był właściwie w szklance, i tam się pewnego dnia pojawił pająk. I ten pająk wysnuł sobie taką sieć, pajęczynę, która zupełnie odgrodziła go od jakby reszty świata, i on tam siedział przez miesiąc i obserwowaliśmy, ponieważ było to szklane, można było zobaczyć, co tam się dzieje. Okazało się, że to była ona i złożyła jajeczka, z których wygluły się mini pająki, i te mini pająki, zanim zniszczyły pajęczynę i wyszły do świata zewnętrznego, to w momencie, jak już były odpowiednio wyrośnięte, to zjadły swoją matkę. I to też pokazuje taki przykład, który cały czas widać w naturze, gdzie jest to coś, o czym mówimy, że jest to straszne, że to takie brutalne i tak dalej, ale to jest właśnie ta współpraca. To jest jakby ze strony matki takie poświęcenie się, żeby te dzieci mogły dalej wyjść i funkcjonować. I właśnie bardzo często rywalizacja jest takim paliwem do współpracy i widzimy tą relację bardzo często.
Darwin część z tego rozumiał. On był bardzo dobrym, bardzo wielkim i dobrym naukowcem, natomiast nie we wszystkim miał rację. On nie był jakimś takim prorokiem. Dzisiaj przypisuje mu się dużo więcej jakby takich może czy badań, czy związków z rywalizacją, niż rzeczywiście on sam to w tych swoich badaniach wykazywał. W wielu kwestiach miał, tak jak mówię, rację, ale nie we wszystkim. Wczoraj też była ta dyskusja o Kropotkinie, o darwinizmie i tak naprawdę wiemy, że Kropotkin pisał do Huxleya, ale czy tak każdy z nich był w pełni utwierdzony w tym, co robił, czy we wszystkim mieli rację, no nie wiemy. Zgadzamy się i też wczoraj o tym mówiliśmy, że to jest niesprawiedliwe przypisać samemu Darwinowi to, co po nim zostało i czy jak żeśmy go zinterpretowali. Ale niewątpliwie ten stereotyp utrwalił się bardzo, że stan biologiczny to jest taki stan, w którym nie ma empatii na przykład, prawda? Stan biologiczny to jest taki, w którym czysta natura działa, czyli silniejszy zabija słabszego, koniec, kropka. Okazuje się, że to jest tylko część prawdy, prawda? To nie idealizujmy tego, ale jest właśnie ta druga cała sfera, o której mówicie, tych współzależności i tego przeżywania przez współpracę i tak dalej, która zbliża nas do natury jako ludzi, bo my żeśmy, Oliwia powiedziała o tym, że często czujemy się odcięci od natury, a tym bardziej, tymczasem okazuje się, że wręcz przeciwnie, coraz bardziej z powodu antropocenu jakby możemy bardziej oddziaływać, ale zwróćcie uwagę, że my żeśmy się odcięli od natury też dlatego, że żeśmy ją po prostu oddzielili ludzkie od nieludzkiego, prawda? To znaczy nazwaliśmy sobie ludzkie jako antynaturalne. I potem były różne tego dalekosiężne konsekwencje. Teraz dzięki takiej nauce, takim badaniom widzimy, jak jednak jesteśmy blisko, prawda? I jak bardzo te pogranicze się przenika, współczuje, współrezonuje ze sobą te światy, ile możemy się uczyć również w tym sensie pozytywnym, w tym sensie, co byśmy nazywali ludzkim. Tak? Mi się coraz częściej wydaje, że my ludzkiego możemy się uczyć od natury. Tak jak żeśmy sobie nazwali to ludzkie. Właśnie w sensie jakiegoś dobra, empatii i tak dalej. Żeśmy przez wiele stworzyliśmy kulturę, która to odcięła i przeciwstawiła sobie. I to nie jest tak, jak mówię, znaczy właśnie tak jak Oliwia czy Aleksander mówią, to nie jest, żeby idealizować, ale żeby pokazać, że to jest współzależne i współistniejące ze sobą, co wydaje mi się też bardzo jednym z ciekawych wątków tej dyskusji, długiej rozmowy, która mam nadzieję, że daje początek jakiejś współpracy. My byśmy bardzo sobie życzyli, żeby was było więcej na naszym pograniczu, żebyśmy stworzyli wspólne programy edukacyjne i może inne działania, a tymczasem bardzo wam pięknie za tą dyskusję, debatę wspaniałą. Dziękuję. Thank you very much. Yes, this is what we also said yesterday, that this is not always fair how we actually maybe idealize in a certain way, like in terms of Darwin, that we interpret a lot of things as his, and it was not always like that. And we also talk about this biological state as of a state without empathy, that the stronger kills the weaker, and this is how it has always been like, but we can't idealize it. And Olivia mentioned that we feel disconnected from nature right now, but that's partially because we created this division between what's human and what's not human, and whatever is not human, we called it anti-natural. And it's not always like that. And in nature itself, or from nature itself, we can learn a lot of good things and a lot of empathy. And thanks to research right now, we can see to a very large extent how borderlands evolve and what is like written and done around that. And also, in the context of all the
plots and topics tackled today in our discussion, I would like to say that I hope to have you more here and create together various projects that will be later on implemented within the area of the borderland and cooperation, and without idealizing it, but actually by cooperating and collaborating together. Thank you very much for this very interesting discussion and for your presence and participation. Thank you. I dziękujemy bardzo pani Katarzynie za wspaniałą robotę tego wieczoru. Niestety nie ma już tych książek Olivii Judson po polsku, więc nie zdobyliśmy ich, żebyście państwo mogli zakupić i podpisać, ale może jeszcze będzie szansa, żeby... I'm saying that we do not have your book to, you know, to buy or to... write you to, you know, to write down something, as usually we have after meetings, but it's jest wyczerpana, tak? It's sold out, yeah, in Poland, which is a good message also. Dobranoc.